Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziony. Jak zawsze w piątek zapraszam na rozmowę o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na Facebooku i YouTube. I słuchać na Waszej ulubionej platformie w formie podcastu. Dziś wracamy do jednego z najpoważniejszych kryzysów bezpieczeństwa od 1989 roku. Wbrew deklaracjom Kremla, rosyjska armia nie cofnęła się ani o centymetr, co potwierdza amerykański i brytyjski wywiad. Ukraina wciąż pozostaje otoczona z trzech kierunków od północy z terytorium Białorusi, na której trwają ćwiczenia rosyjsko-białoruskie co jest bezpośrednim zagrożeniem dla stolicy Ukrainy, ze wschodu ze strony Rosji właściwej i z okupowanych przez rosyjskich separatystów regionów Ługańska i Doniecka oraz od południa ze strony okupowanego przez Rosjan Krymu, co grozi odcięciem Odessy, najważniejszego portu Ukrainy. Przypomnijmy, Moskwa domaga się rewizji europejskiego systemu bezpieczeństwa. Żąda gwarancji nierozszerzenia NATO o Republiki Związku, o były Republiki Związku Radzieckiego oraz zakazu lokalizowania baz i sprzętu wojskowego na terenie krajów, które zostały przyłączone do NATO po 1997 roku, co oznaczałoby nareszenie interesów również Polski. Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, powiedział w czwartek: Obawiamy się, że Rosja szuka pretekstu, by dokonać inwazji na Ukrainę. Dodał również, że terytorium, na terytorium Ukrainy działa wielu oficerów rosyjskiego wywiadu, których zadaniem jest prowadzenie operacji pod obcą banderą i tworzenie pretekstów do interwencji. W ciągu doby wspierani i kontrolowani przez Rosję separatyści z tzw. Republik Ludowych w Doniecku i Ługańsku naruszyli obowiązujący rozejm 29 razy. Doszło m.in. do ostrzału przedszkola w Stanicy Ługańskiej. Obecnym na miejscu dzieciom nic się nie stało. Ale lekko ranne zostały dwie opiekunki. Moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Niczypor, analityk i starszy specjalista w Ośrodku Studiów Wschodnich, który kilka dni temu wrócił z Ukrainy. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. A w związku z tym, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, uprzedzamy naszych widzów i słuchaczy, że rozmawiamy w czwartek po południu. Czy pana wrażenia z tej niedawnej podróży na Ukrainie? Są podobne do tych relacji o kryzysie, które widzimy w zachodnich mediach, no właśnie mam odwrotne wrażenie po tym pobycie we wschodniej części ukraińskiego państwa. Właściwie to należałoby to zamknąć takim jednym stwierdzeniem, że im dalej od granicy z Rosją, tym, tym poczucie zagrożenia, takich nastrojów wręcz paniki tudzież histerii jest coraz większe. To dotyczy zarówno ukraińskiego państwa, gdzie im, im dalej na zachód od, od tak linii rozgraniczenia na Donbasie, tym te obawy dotyczące groźby napaści zbrojnej przez Federację Rosyjską są tym większe. Tym większe są one, jeśli przekroczymy granicę z Ukrainą i poczytamy media w Polsce, w Niemczech, tudzież w innych krajach europejskich, a już wydaje mi się, że największą skalę takiego napięcia yy, związaną właśnie z możliwością konfliktu zbrojnego, to przeczytamy już w amerykańskich mediach. Ale to, czy to nie powinno być na odwrót? Przecież te osoby, które są najbliżej tej tak zwanej linii rozgraniczenia i sami Ukraińcy są najbardziej narażeni na potencjalne konsekwencje, ewentualnego konfliktu. Tutaj oczywiście mówimy o tym eskalacji konfliktu, no bo sama wojna na Ukrainie, na wschodnich terenach Ukrainy trwa od 8 lat. Tak, ja zdaję sobie z tego sprawę, że to brzmi dosyć paradoksalnie, natomiast y, mam nadzieję, że w, w toku naszej rozmowy postaramy się rozebrać na czynniki pierwsze, dlaczego mamy do czynienia z takim dość ciekawym zjawiskiem. Ale to jest właśnie to, o czym przed chwilą wspomniałeś, to znaczy fakcie, o którym. Nigdy dość przypominania, i przepraszam, że będę nudny, natomiast na Ukrainie wojna toczy się już od prawie 8 lat. Chciałbym to podkreślić. Wiem, że właściwie każdy korespondent, polityk, ekspert, który zajmuje się tą problematyką, powtarza ten, ten fakt. Natomiast musimy sobie zdać sprawę, że Ukraińcy żyją od wielu lat w tym napięciu i dla nich kolejne. Kolejne informacje doniesienia na temat możliwej napaści zbrojnej ze strony Federacji Rosyjskiej nie jest niczym nowym, to zresztą wybrzmiewa w wypowiedziach ukraińskich polityków, w wystąpieniu wołodymera Zołońskiego prezydenta ukraińskiego państwa. Dobrze to było słychać, to znaczy on odwoływał się do, do toczącego się od lat konfliktu, stwierdzając, że to główny cel, jaki ma, jaki przyświeca władzom na Kremlu, to jest właśnie sianie paniki, destabilizacja ukraińskiego państwa i w związku z tym podwyższanie tej, 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 tej skali napięcia to jest gra na korzyść, na korzyść Moskwy. To również ma swoje odniesienie wobec nastrojów wśród ukraińskiego społeczeństwa. Mam tu na myśli fakt, że Ukraińcy czują się po pierwsze cały czas pod pewną groźbą napaści ze strony Federacji Rosyjskiej. To prawda, że w grudniu, od, od grudnia, właściwie od połowy listopada, jesteśmy świadkami takiej no, dość spektakularnej akcji medialno-militarnej, tak bym to nazwał pod, pod nazwą eskalacji napięcia na wschodniej granicy ukraińskiego państwa. No, niemniej jednak trzeba to podkreślić, że w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z. Trzema takimi sytuacjami. Przypomnę tylko, że na początku wiosny zeszłego roku również mówiliśmy o eskalacji napięcia na wschodzie ukraińskiego państwa, również związane z ćwiczeniami wojskowymi. Potem mieliśmy ćwiczenia Zapad 2021 we wrześniu, które również wiązały się z tą samą sytuacją nagromadzenia bezprecedensowej liczby wojsk na granicy z Ukrainą. I pod koniec listopada mieliśmy po raz trzeci powtórkę z rozrywki. Zresztą te sytuacje powtarzają się cyklicznie, tak jak cyklicznie są powtarzane ćwiczenia wojskowe prowadzone przez Federację Rosyjską. Często, regularnie i zawsze w sposób medialnie, oprawione właśnie w takie medialne obrazki, związane z możliwością wykorzystania tych ćwiczących żołnierzy do rzeczywistej, realnej wojny. To prawda, znaczy też, tak jak przekonują zachodni dziennikarze i analitycy, no to jednak ta Skala koncentracji sił wojskowych, przypomnijmy, tutaj się mówi de facto od 130 do już teraz nawet 200 tysięcy sił zgromadzonych na granicy z Ukrainą, od tych różnych kierunków, o których wspominaliśmy na początku, ale pytałem też o to, no bo to, co mówiłeś, sugeruje, że w jakiś sposób można się przyzwyczaić do życia pod groźbą wojny, a te zachodnie korespondencje, które zazwyczaj ograniczały się głównie do Kijowa, no to była taka, czasem się miało wrażenie, że ci ludzie są bardzo zdziwieni, że życie nocne w Kijowie kwitnie, że kawiarnie są pełne, supermarkety, nie ma pustych półek w sklepach, a nie kopie się okopów, prawda, w Kijowie i nie ma tam de facto stanu wyjątkowego czy, czy wojennego. I rozumiem, że to życie tak naprawdę jest normalne dalej. Tak, i to nie tylko w Kijowie, ale również w Charkowie, w Mariupolu. Czyli tam, czy, gdzie ty byłeś teraz, tak, W miastach, które są oddalone o 20-35 km bezpośrednio od rosyjsko-ukraińskiej granicy, bądź też od tak zwanej linii rozgraniczenia. Tu mówię o, o przypadku Mariupola, gdzie. Toczą się regularne walki pomiędzy prorosyjskimi separatystami a oddziałami armii ukraińskiej. I też Mariupol to powiedzmy naszym słuchaczom, że no to było to miasto, twierdza właśnie te na przełomie 2014 i 2015 roku, które nie zostało zdobyte przez rosyjskich separatystów. Tak, Mariupol to jest miasto na południu obwodu Donieckiego nad Morzem Azowskim. Ważne miasto ze względów gospodarczych, handlowych, to jest taka brama Donbasu, jeśli chodzi właśnie o eksport. Surowców związanych właśnie z produkcją przemysłową, głównie metalurgiczną na Donbasie. To jest taki przyczółek biznesowy Rinata Achmetowa, jednego z najbogatszych, nie właściwie najbogatszego obywatela Ukrainy. Więc to jest rzeczywiście dosyć istotny punkt na mapie ukraińskiego państwa. Wracając do tych kwestii związanych z nastrojami społecznymi. Myślę, że oprócz tej kwestii związanej z napięciem, które trwa już od kilku lat, to znaczy od tych kwestii związanych z, z egzystencją w ciągłym, w ciągłym napięciu możliwej eskalacji, no bo to też warto podkreślić, że ta konfrontacja zbrojna pomiędzy, pomiędzy Ukrainą a wspieraną, prze, wspieranymi przez Rosję separatystami, ona trwa i nawet, nawet dzisiaj w ciągu ostatnich kilku dni dochodzi do, do konfliktów, do bezpośrednich, kinetycznych. Kontaktów pomiędzy obiema stronami. I dla, dla Ukraińców właściwie każde włączenie wiadomości wieczornych, czy to w radioodbiorniku, czy w telewizorze, wiąże się z główną, głównymi informacjami, które do, dotyczą właśnie ilości rannych, liczby osób, które poniosły śmierć na linii rozgraniczenia, czy też żołnierzy, czy też ofiar cywilnych związanych chociażby z. Bezprecedensowym zaminowaniem tych terenów. Warto to również o tym powiedzieć, że tereny na linii rozgraniczenia, tam gdzie toczą się bezpośrednie walki, jest najbardziej zaminowanym terytorium na no, obszarze całego świata. Przypuszcza się, że rozminowywanie tego terenu będzie, to jest operacja przewidywana na kilkadziesiąt lat, co najmniej 25-30 lat. Pokazuje to nastąpi... nam skalę to tego zjawiska. W okresie tych ośmiu lat? Tak. To znaczy pomiędzy 2014 a 2000, a teraz? Tak, to znaczy, zaminowywanie określonych terenów jest, jest stałym elementem walk pomiędzy obiema stronami. Oprócz tego są wykorzystywane drony do przynoszenia ładunków wybuchowych. W ostatnim czasie mamy do czynienia ze specjalizacją walk snajperskich. To są właśnie te, to coś, co nazywa się w języku politologicznym konfliktem o. Niskiej intensywności, niemniej jednak, tak jak stwierdziłem, ono przynosi codziennie kilka ofiar śmiertelnych bądź osób rannych. Więc wracając do tego wątku, Ukraińcy żyją w ciągłej takiej narracji medialnej, która przypomina im o tym, że ich kraj jest w stanie faktycznej wojny z sąsiadem. To dla nas, y, osób, które żyją w zupełnie innej, innej narracji y, rzeczywistości, i politycznej, i społecznej, to są doniesienia o sensacyjnym charakterze, ale nie dla Ukraińców. Tym bardziej, że natura naszych współczesnych mediów no, jest taka, że my bardzo szybko zapominamy o pewnych wydarzeniach. Właściwie y, wydaje mi się, że mało kto z Państwa przypomina sobie właśnie te kwestie związane z eskalacją konfliktu zbrojnego w ciągu ostatniego roku, o którym, o, o którym wspominałem bo są to takie właśnie nasze kwestie związane z zapominaniem, bardzo szybkim zanikaniem informacji w tej przestrzeni medialnej. To jest natura dzisiejszych społeczeństw informacyjnych i dlatego też nigdy dość jakby przypominania tych podstawowych faktów na temat sytuacji, która toczy się przecież tuż za naszą wschodnią granicą. To powiedz, jakie były Twoje wrażenia z, z tej podróży na, na wschodnią Ukrainę? Bo na przykład o Charkowie w 2014 roku mówiło się o jakim takim jednym z największych prorosyjskich miast. A przecież zaledwie kilka dni temu tam doszło do wielotysięcznego pochodu proukraińskiego, który miał właśnie zamanifestować tą przynależność i jakąś lojalność wobec Kijowa. Czy tam również przez te 8 lat doszło do takiej zasadniczej zmiany społecznej, którą kojarzymy z zachodem Ukrainy? Tu jest kilka czynników, które należałoby wymienić, jeśli chodzi właśnie o tą zmianę, która się dokonała 2014 roku. Bo rzeczywiście wiosną 2014 roku odbył się wiec proukraiński, ale pamiętajmy, że był on odpowiedzią na manifestację prorosyjską. Zresztą to jest. Tak, tak, ja mówiłem, bardzo... ja mówiłem o tym manifestacji sprzed tak. kilku dni, nie sprzed Jasne. 8 lat. Tak, dobrze, że wyjaśniłeś tą, tą kwestię związaną z, z datami, bo w 2014 roku, w lutym, w marcu, wówczas doszło do, do manifestacji prorosyjskiej. Ja również rozmawiałem i, i, i kilka lat temu, i teraz ponownie wspominając tamte, tamte wydarzenia. To są zresztą bardzo ciekawe zjawiska, ponieważ wiele osób, znacząca większość uczestników tamtych prorosyjskich manifestacji, to były osoby, które to na zegarkach miały czas, który wskazywał na godzinę później. To jest, ma dosyć istotne znaczenie, ponieważ oznacza to, że te osoby przyjechały z Rosji, gdzie obowiązuje czas moskiewski. Jak również w czasie, w czasie trwania tej manifestacji, te osoby, które w nim, brały w nim udział, udały się pod, pod budynek teatru, sądząc, że jest to budynek Rady Obwodowej, tudzież Rady Miejskiej. Z relacji świadków tamtych wydarzeń można było rozpoznać, że. Znacząca większość uczestników to były osoby po prostu przywiezione z Federacji Rosyjskiej, które miały za zadanie tworzyć taką narrację, jakoby to właśnie mieszkańcy Charkowa podejmowali decyzję o. O utworzeniu, wówczas mówiło się o Charkowskiej tak zwanej Charkowskiej Republiki Ludowej, która miała być kolejnym takim tworem, parapaństwem, które miało się opowiedzieć za prorosyjskim kursem swojego miasta. To się wówczas nie udało. To nie udało się między innymi ze względu na, na brak poparcia ze strony lokalnych władz, Tutaj muszę wyrazić pewną ostrożność z takim deklarowaniem postaw lokalnych władz, bo w Charkowie wówczas Charków rządzone był wówczas przez dosyć no, taką niejednoznaczną osobę Genadija Kernesa, to taki Biznesmen polityk, który miał dosyć ambiwalentny stosunek wobec tych wydarzeń. No Niemniej jednak, w, tej, w, tej, w tym momencie, w tej chwili wyboru, on został przekonany przez czynniki proukraińskie polityczne. Mówi się to o takim telefonie wykonanym przez niejakiego Ichora innego oligarchy, który miał przekonać właśnie swojego kolegę do tego, żeby nie popierać prorosyjskich tendencji w, w swoim mieście. Natomiast ważny. Najważniejszym czynnikiem okazała się reakcja społeczeństwa mieszkańców Charkowa. I tutaj niepośrednią rolę odegrali kibice metalista Charków. To jest lokalny klub piłkarski. Zresztą, jeśli ktoś z Państwa kojarzy taki, taką piosenkę, która w sposób barwny opisuje pewien organ lidera Federacji Rosyjskiej, to jest właśnie zasługą ich twórczości artystycznej. Tak, to jest do znalezienia w mediach społecznościowych. Ale może nie będziemy tutaj podawać tytułu. Czyli rozumiem, że teraz te nastroje, one są podobne do tych, które możemy zobaczyć w Kijowie czy na zachodzie Ukrainy? Tak, jest to zasługa też kilku, kilku czynników. Przede wszystkim z rozmów, które odbyłem, powtarzała się wielokrotnie opinia o tym, że jeśli Federacja Rosyjska mogła na cokolwiek liczyć, jeśli chodzi o poparcie dla prorosyjskich, dla prorosyjskich haseł, to mogło to uczynić tylko właśnie wtedy w 2014 roku. Z każdym kolejnym rokiem ta możliwość coraz bardziej się oddalała. Dzisiaj nikt w Karkowie nie wyobraża sobie, żeby można było pozwolić na taki wiec prorosyjski, jaki miał miejsce wczesną wiosną 2014 roku. To kwestia nie tylko związana z tym, żeby obronić swoją tożsamość, swoją, swoją niezależność, suwerenność państwową, ale to również kwestia związana z tym, że mieszkańcy właśnie tych wschodnich terytoriów, które są najbliżej Federacji Rosyjskiej, najbliżej również tych tak zwanych republik ludowych na wschodzie ukraińskiego państwa, oni zdają sobie sprawę z tego, co oznacza ruski mir w rzeczywistości. Z czym związany jest właśnie wejście rosyjskich wojsk, rosyjskich najemników, zainstalowanie separatystycznych władz, bo większość mieszkańców Charkowa, ale mówię tutaj również o, o, o Dnieprze czy, czy Mariupolu, ma albo znajomych, albo członków rodziny, którzy właśnie przebywali, albo byli mieszkańcami okupowanej części Donbasu. I z tych relacji no, wyłania się obraz no, dość... Przykry i smutny związany właśnie z obecnością tam rosyjskich władz administracyjnych. Trzeba to podkreślić, że okupowana część Donbasu, ona znajduje się w właściwie sytuacja można, można określić mianem zapaści. Gospodarczej, humanitarnej, społecznej, politycznej. Marionetkowe rządy, które tam sprawują kontrolę, no, to są osoby o bardzo pośredniej proweniencji. Jeśli mówimy na przykład o, o Denisie Puszylinie, który jest tak zwaną głową tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej, no, to jest osoba, która przed. Przed tymi wydarzeniami na Donbasie, on, on zajmował się, brał udział w piramidzie finansowej, oszustwach i manipulacjach związanych z naciąganiem ludzi na, na banki finansowe. To jest ten rodzaj, ten rodzaj osób, na które Rosja stawia i które są na tyle. Zależne od decyzji podejmowanych w Moskwie, no, że są całkowicie kontrolowalne i przy okazji skompromitowane na tyle, żeby nie mogły uzyskać samodzielności w podejmowaniu decyzji. Czyli ta wizja bycia częścią państwa rosyjskiego skutecznie tej... odstręcza tak. mieszkańców od, tego, od, od takich pomysłów. Czyli to już nie jest jakby kwestia obietnicy, a raczej takiego ostrzeżenia, tak? Znaczy, wcale nie chcemy być częścią tak. tego ruskiego miru. Zdecydowanie. I tutaj też nawiązując. Do, do tematu, który poruszaliśmy m.in. z dr Agnieszką Brec, to znaczy no, mieliśmy to lipcowe przemówienie Putina, w którym on mówił, że de facto naród ukraiński, inaczej Ukraińcy i Rosjanie to jest de facto jeden naród, tak, właśnie żyjący i oczywiście też Białorusini. Generalnie, jeśli mówisz po rosyjsku, to prawdopodobnie jesteś Rosjaninem wedle kryteriów, które wyznacza Władimir Putin, no i to miało wszystko spajać. I w jakiś sposób łączyć taki kulturowo, cywilizacyjnie, tradycyjnie, historyczny projekt tej, tej, tej wielkiej Rosji. Ale rozumiem, że to no jest raczej sztuczka retoryczna, a nie coś, co może przekonać na przykład ludzi na wschodzie Ukrainy. Chciałbym być przekonany, że to jest sztuczka retoryczna, że to jest jakiś instrument polityczny, świadomie wykorzystywany przez Federację Rosyjską. Właśnie jeśli mowa o. O wykorzystywaniu rosyjskojęzycznych mieszkańców Ukrainy do, do ich obrony, do otoczenia ich, do próby otoczenia ich jakimś kordonem bezpieczeństwa przed rzekomą dyskryminacją ze strony władz w Kijowie. Nie jestem do tego przekonany, ze względu właśnie na, na to, o czym wspomniałeś, na ten artykuł Władimira Putina i zresztą towarzyszący mu twór publicystyki jego kolegi. Dmitrija Miedwiediewa, również upublikowany jesienią zeszłego roku, który one, one oba, Zaznaczmy tutaj. Tak, one, te, te dwa artykuły, ona, one powielały te same rosyjskie klisze związane z przekonaniem o, o tym, że Ukraina i Rosja to są. To nawet nie bratnie narody. To jest jeden naród który jest związany z więzami kulturowymi, historycznymi, yy, politycznymi. Wiązami nierozerwalnymi, które mają świadczyć o tym, że Federacja Rosyjska ma jakieś prawa do tego, żeby móc decydować o, móc wpływać na, na, na Ukrainę i na, i na politykę ukraińskich władz. Wydaje mi się, że to po części Putin sam wierzy w tą, w tą narrację, którą, którą tworzy, to znaczy, że, że Ukraina nie jest samodzielnym suwerennym państwem. To zresztą to słynne zdanie o tym, którym kiedyś mu się wypsnęło publicznie, że Ukraina jest państwem sezonowym. To, to również ta właśnie narracja związana z tym, że wszelkie przejawy podmiotowości ukraińskiego społeczeństwa w postaci pomarańczowej rewolucji w 2014 roku, czy Euromajdanu i rewolucji godności w 2013-2014 roku, to nie jest wolny, suwerenny głos ukraińskiego społeczeństwa, tylko to są działania obcych służb, agentur, bo mam wrażenie, że w politycznych elitach władzy na Kremlu trudno przyjmowalny jest taki oto pogląd, że, że społeczeństwo w ogóle mogło stanowić podmiot relacji. Państwowych, mogą mieć jakikolwiek głos i własną, własny pogląd dotyczący rozwoju cywilizacyjnego swojego państwa. Tak, wydaje, wydaje mi się, że to jest takie rozumienie polityki charakterystyczne dla niektórych nurtów związanych z geopolityką, tak zwaną, że mamy tutaj prawda, wielkie starcie dwóch państw, czy raczej imperiów, które razem dzielą ład światowy, który wyznaczają granice kreślone na mapach, i pomija się takie kwestie powiedziałbym bardziej miękkie, jak na przykład to, że społeczeństwa mają określone poglądy i na przykład wyrażają swoje prawo do samostanowienia. Tak, to ciekawe odniesienie, zwłaszcza wobec tej popularnej obecnie geopolityki. Zwłaszcza, że to właśnie Ukraina jest tym, tym miejscem starcia się tych cywilizacyjnych płyt tektonicznych, jak lubią to określać pewni popularni na YouTubie geopolitycy. I to właśnie to, to Ukraina jest tym miejscem starcia tych, tych cywilizacji. Sięgając chociażby do, do Samuela Huntingtona, i to właśnie Ukraina jest tym miejscem, które zadaje jakby podważa właśnie tą, to przekonanie o tym, że to układy albo jakieś stałe elementy, czy to geograficzne, czy układów politycznych mają decydujące, determinujące znaczenie dla rozwoju i dla, dla kolejnych wypadków i wydarzeń, które mają miejsce w tej części świata. Ukraińskie społeczeństwo już, wydaje mi się, dostatecznie udowodniło, że, że to właśnie mieszkańcy danych terenów, proces jakby ich upodmiotowienia, wpływu na kurs cywilizacyjnych ma również bardzo duże znaczenie. Tak, no, czy wydaje mi się, że to nigdy dość powtarzania, co jakby świadczy o w jakiś sposób um, ograniczonej wizji takiego pojmowania świata, to jest przykładem doskonałym na to, jest to, co się stało z Ukrainą przez te ostatnie 8 lat. To znaczy wcześniej przed aneksją Krymu, przed wojną na wschodzie Ukrainy znaczna część Ukraińców była jednoznacznie prorosyjska i nie mówimy tutaj tylko o władzach, ale też o społeczeństwie. Po tym już nie ma śladu. Nie powiedziałbym, że nie ma śladu. Wciąż jakby tam poglądy prorosyjskie one są wciąż obecne i one odgrywają istotną rolę w procesach politycznych. Partie prorosyjskie skupione wokół Wiktora Medwedczuka i jego partii, opozycyjna Platforma, za życie to wciąż jest jednak istotny element sceny politycznej. Również partia nasi, Jewgenija Murajewa, czyli tej osoby, która miałaby rzekomo przejąć władzę po, po okupacji tych, tych terenów przez wojska rosyjskie. Kiedy, kiedy już w końcu wejdą na tereny państwa ukraińskiego, to są właśnie te, te czynniki, które są obecne na, scenie, na ukraińskiej scenie politycznej i nigdy. Ale to doprecyzujmy, czy to są normalnie funkcjonujące, niezależne partie polityczne ukraińskie, czy to są w jakiś sposób stronnictwa Kremla finansowane przez Rosję, udające takie organizmy polityczne? To są, to są partie bezpośrednio związane z czynnikami politycznymi w Rosji. No dość stwierdzić, to również jest dosyć popularny wątek, który często jest publicystycznie wykorzystywany właśnie do podkreślenia tej prorosyjskości tych ukrupowań. Lider, o którym wspomniałem, Wiktor Medvedczuk, ojcem chrzestnym jego córki jest Władimir Putin, natomiast mamą chrzestną jest Swietlana Miedwiediewa, czyli małżonka Dmitrija Miedwiediewa. To są te wątki rodzinne, towarzyskie, które, które wiążą to ugrupowanie bezpośrednio z Kremlem, to są oczywiście kwestie biznesowe. Zresztą sprawa wytoczona przeciwko. Petrowi Poroszence byłemu prezydentowi Ukrainy. Dotyczy właśnie finansowania za akceptacją byłego prezydenta Ukrainy, finansowania biznesu Wiktora Medwedczuka. To jest chodzi o przez przesył surowców energetycznych na Ukrainie z wykorzystaniem, z wykorzystaniem węgla, który był wydobywany na terenie Donbasu. To są właśnie te, te wątki, które łączą biznesowo również Moskwę i, i, i te ugrupowania, więc tu należy wspomnieć, że te ugrupowania są one osoby bezpośrednio. Średnio osadzone w tych, w tych więzach, które łączą je z elitą, z elitą rosyjską. Natomiast też na chwilę wróciłbym do kwestii związanej z tym, z językiem, ponieważ to jest ten główny instrument, który Rosja stara się wykorzystać odnośnie poszerzania swoich wpływów na Ukrainie. I zarówno Charków, i Mariupol, ale w dużej części również i Kijów, i inne miasta centralnej, wschodniej Ukrainy, są w większości miastami rosyjskojęzycznymi. To nie oznacza, że są prorosyjskie. To jest właśnie ta klisza, którą stara się wykorzystać Moskwa dla realizacji swoich celów, utożsamiając posługiwanie się językiem rosyjskim z poglądami prorosyjskimi. To a też od dawna nie to, to jest. Zastanawiamy się na chwilę w tym momencie. Rozumiem, że aktualne. Jest to możliwe, że ja, załóżmy, jako osoba mieszkająca na terytorium Ukrainy, nie mówię po ukraińsku, mówię tylko po rosyjsku, a jednocześnie w tym bieżącym sporze. Jestem po stronie takiej, którą reprezentuje Kijów i Ukraina jako taka. Tak, język rosyjski, w ogóle język jako taki, przestał być instrumentem tożsamości, poczucia przynależności do danego kręgu cywilizacyjnego w Ukrainie. Można posługiwać się wyłącznie językiem rosyjskim i być twardym patriotą ukraińskiego państwa. To już od dawna przestało być ze sobą sprzeczne, i w związku z tym to jest ta właśnie mispercepcja Kremla odnośnie sytuacji wewnątrz Ukrainy. Znaczy, utożsamianie, posługiwanie się języka rosyjskim z poglądami prorosyjskimi jest błędne. I to jest pytanie, które sobie tutaj zawieszamy: to znaczy, czy, czy Kreml cynicznie wykorzystuje właśnie ten instrument, wiedząc, że to przestaje mieć znaczenie. Czy też wierzy w tą narrację i, 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 w ten, i w to przekonanie, że rzeczywiście kto posługuje się rosyjskim jest zwolennikiem rosyjskiego miru? Wspomniałeś um, przedtem już o niektórych. Um... O części, że tak powiem, ugrupowań politycznych na Ukrainie, ale nie zaadresowaliśmy, nie opowiedzieliśmy nic o pozycji prezydenta Załańskiego. W jaki sposób ten kryzys wpłynął na jego poparcie? No bo często się mówi o takim efekcie, że kiedy jest to zagrożenie, no to społeczeństwo gromadzi się wokół ośrodka władzy, niezależnie trochę jaki by on nie był. Natomiast tutaj mówiłeś też o tym, że Ukraińcy żyją w tym zagrożeniu już przez 8 lat. Jak tutaj wygląda ta sytuacja i czy coś się zmieniło? To są dwa wątki. Mam, mam nadzieję, że o tym drugim nie zapomnę w, w toku wyjaśnienia tego pierwszego. Pierwszym jest fakt, że jeszcze dwa lata temu, kiedy dopiero rozpoczynała się kampania wyborcza. W wyborach prezydenckich, wówczas jeszcze tylko kandydat Władimir Załański. On postulował, jego głównym hasłem tych wyborów było uregulowanie konfliktu na Donbasie. On wówczas przekonywał, jeszcze w grudniu w 2018 roku, że wystarczy spotkać się z Władimirem Putinem, spojrzeć sobie głęboko w oczy i spotkać się w połowie drogi. On był przekonany, że kwestia Um, uregulowania konfliktu, zaprowadzenia pokoju na Donbasie, to jest sprawa jednego wieczoru, jednego spotkania y, z prezydentem Federacji Rosyjskiej. No i się pomylił. I, i, I to było, że to wątkiem jego, jego kampanii wyborczej, on oskarżał Petra Poroszenkę o to, że jest właśnie politykiem wojny, że on korzysta na tej wojnie, jest dla niego, jest dla niego paliwem politycznym, i, i z tego względu on, nie mu nie zależy. Nie tylko mu nie zależy, on jest właśnie niechętny do tego, żeby uregulować ten konflikt. To był. Jeden z głównych właśnie narracji kampanii wyborczej Załańskiego, który wówczas w sposób możemy to sobie już dzisiaj powiedzieć, naiwny, lekkomyślny, propagował tą ideę zaprowadzenia pokoju właśnie poprzez proces pokojowy, negocjowanie z Władimirem Putinem i to właśnie nie, nie w ramach formatu normandzkiego, nie, nie, nie w ramach międzynarodowego procesu pokojowego, ale w formacie indywidualnym był przekonany, tam, że on sam doszło jest w stanie przekonać. Do wymiany jeńców przecież pomiędzy Rosją a Ukrainą i co miało być elementem właśnie w jakiś sposób zażegnania i tej rozmowy w cztery oczy Zeleńskiego tak. z Putinem. Mam wrażenie, że Włodymyr Zołański jest szczery w swoich intencjach. I tak jak na początku on naiwnie liczył, że to, że wystarczy tylko porozmawiać z przedstawicielem Federacji Rosyjskiej, to właściwie to dwóch chłopaków się spotyka, przybija piątki i po prostu się dogaduje, on tak sobie wyobrażał kwestię zaprowadzenia pokoju na Donbasie. I ja mam wrażenie, że on był naprawdę szczery i wierzył w taką, w taką formę zakończenia tej całej historii. Natomiast ym, w toku tych negocjacji, w toku rozmów prowadzonych z Władimirem Putinem, również przy pośrednictwie Niemiec i Francji, te klapki z oczu zaczęły mu spadać i to, to o czym wspomniałeś, kwestia wymiany jeńców, kwestia związana z, z, z zaprowadzeniem zawieszenia broni na Donbasie, to były te kwestie, które, w mojej opinii, przekonały go o, o prawdziwych celach. O prawdziwej roli Federacji Rosyjskiej w tym konflikcie, o intencjach samego Władimira Putina. Władimir Zołański naprawdę liczył na to, że, że ci Jeńcy zostaną uwolnieni. To, była taki, to był taki postulat, jeden z głównych postulatów spotkania w Paryżu w 2019. Roku, Kiedy odbył się szczyt w formacie normandzkim, wówczas uzgodniono wymianę wszystkich jeńców na wszystkich, to znaczy i, i zarówno i z więzień ulokowanych w tych parapaństwach, ale oraz w ukraińskich zostaną wzajemnie wypuszczeni więźniowie, którzy tam przesiadują od wielu lat, od początku tego konfliktu. No i Włodymyr Sołeński zauważył, dotarło do niego, że ta wymiana jeńców którą Władimir Załęcki cały czas obiecywał ukraińskiemu społeczeństwu, niejako, niejako samemu uzależniając się od sukcesu w tej sprawie, że Putin gra tą kartą. W cyniczny sposób wykorzystuje to, żeby podkopać przede wszystkim autorytet Załęckiego, nie doprowadzając do tej wymiany, a zatem podważając jego autorytet wśród. Mieszkańców Ukrainy, no a powtórę wykorzystując to właśnie, żeby, żeby uzyskać ustępstwa ze strony ze strony władz w Kijowie. I to był ten moment, w którym Załęski wydaje mi się uświadomił sobie prawdziwe intencje Władimira Putina. Zresztą Załęski nosił taką bransoletkę przez długi okres swojej prezydentury, żeby mu przypominała cały czas właśnie o tych jeńcach, którzy tam są w tych w tych tjórmach, więzieniach na terenie okupowanej części Donbasu, żeby nigdy o nich nie zapominał i by pamiętał po co jest z prezydentem. Więc to jakby podkreślam ten fakt, że dla Załęskiego to był rzeczywiście ważny aspekt jego, jego polityki. No i to się nie ziściło. Ta kwestia została Zamrożona przez, przez Federację Rosyjską, gdy poznała, że, że rzeczywiście Załański dąży do faktycznego regulowania konfliktu i to nie na warunkach rosyjskich. Czyli to była jego porażka. Władimira Putina, owszem. Mhm. Natomiast to jest właśnie ten wątek, o którym, ten pierwszy wątek, o którym wspomniałem to znaczy ta zmiana Włodymyra Załańskiego pod wpływem działań zarówno Federacji Rosyjskiej, władz, tej cynicznej gry, którą, którą uskuteczniał Władimir Putin z jednej strony, a z drugiej ukraińskiego społeczeństwa. Włodymer Załański, według relacji y, ukraińskich ekspertów rozpoczyna dzień od, y, od sprawdzenia nastrojów w, w sieciach społecznościowych y, społeczeństwa ukraińskiego. No tak, tutaj też warto zaznaczyć, że, że Załański jest, no jest zwierzęciem medialnym. No tak, to jest, on były jest aktor, komik, który zresztą przez lata odgrywał rolę ukraińskiego prezydenta w takim serialu Sługa Narodu satyryczno-ironicznym. I on, y, jemu bardzo zależy na takim poparciu społecznym. On naprawdę stara się, żeby był, y, był Postrzegany pozytywnie przez ukraińskich Ale to mieszkańców. to znaczy, że dużo robi rzeczy na pokaz? Powiedziałbym, że bardzo dużą wagę przywiązuje do, do swojej oprawy medialnej. W to, w jaki sposób się pokazuje, w to, w jaki sposób jest przedstawiany w mediach, to jest bardzo istotna część jego polityki wewnętrznej. Właściwie on nie rozstaje się z mediami, z mediami społecznościowymi. Przynajmniej raz w tygodniu nagrywa siebie w jakiejś formie na Facebooku, na, na Instagramie, przekazując, a to jakieś życzenia, a to jakiś komunikat dla swojego elektoratu, więc to jest jakby istotnym, istotnym elementem. I dlatego o tym wspominam, ponieważ ukraińskie społeczeństwo i Nastroje w ukraińskim społeczeństwie uświadomiły, uświadomiły mu właśnie o konieczności obrony suwerenności i niezależności ukraińskiego państwa. Uświadomiły mu, jak ważne jest dla Ukraińców właśnie te kwestie związane z. Z nieoddawaniem części suwerenności, której domaga się Federacja Rosyjska, nie udzielania żadnych koncesji Federacji Rosyjskiej w ramach toczącego się procesu negocjacyjnego, i bronieniem i twardym bronieniem ukraińskich interesów w tym formacie dotyczącym właśnie uregulowania konfliktu we wschodniej części ukraińskiego państwa. To ukraińskie społeczeństwo wymusiło również w kilku dosyć istotnych momentach na ukraińskich władzach do wycofania się z pewnych niekorzystnych decyzji, które podjęły właśnie odnośnie negocjowania z Federacją Rosyjską. To były właśnie kwestie związane chociażby z legitymizowaniem separatystycznych władz. Odbyła się wielotysięczna manifestacja, która oskarżyła Załęskiego wówczas, kiedy ten pomysł się pojawił w ukraińskich mediach i Współpracownicy Załańskiego mówili o możliwości utworzenia tak, tak, tak zwanej rady negocjacyjnej, w której w skład mieliby wejść przedstawiciele i Ukrainy, i para państw, co byłoby właśnie de facto legitymizacją tych władz. I za sprawą y, manifestacji, demonstracji, Załoński się z tego wycofał. I jeszcze kilku innych takich nefralgicznych momentów odnośnie negocjowania, uregulowania konfliktu na Donbasie. I to jest ten jeden wątek, który nam mówi o tym, w jaki sposób ukraińskie społeczeństwo. Wpływa bezpośrednio na decyzje podejmowane na bankowej, to jest ulica, przy której mieści się administracja ukraińskiego prezydenta. Drugi wątek to jest to, o czym wspomniałeś, to znaczy to, w jakim, w jakim zakresie ukraińskie społeczeństwo zmieniło się od 2014 roku. Tu też jest kilka wątków, które warto, myślę, warto byłoby podkreślić. Jednym z nich to jest właśnie doświadczenie wojenne, to znaczy ilość ofiar, a mówimy tutaj już o. 14 tysiącach ofiar śmiertelnych tego konfliktu, ponad 30 tysiącach rannych, prawie pół miliona osób, które w takiej czy innej formie przeszło służbę wojskową na Donbasie w ramach czy to batalionów ochotniczych, czy ukraińskiej armii, które ma doświadczenie właśnie bezpośredniego kontaktu kinetycznego z, z rosyjskimi wojskami bądź prorosyjskimi separatystami. To jest bardzo ważne doświadczenie społeczne. To znaczy, dotknięcie, możliwość zetknięcia się z, z uzbrojonymi bojownikami i, i, i wojskami rosyjskimi, ono uświadamia i zmienia postawy światopoglądowe. Tak, tak, tak. No, bo jedno to jest kwestia tego, jak wielu ekspertów też podkreśla. To nie są jakie doniesienia medialne, tak, to tak, nie jest kwestia ale... informacyjna, to są realne doświadczenia ludzi, którzy zetknęli się z z doświadczeniem rzeczywistej wojny z imperium. Tak, tak, chodzi mi o to, że jedno to jest kwestia tego, że Armia Ukraińska zaszła, w Armii Ukraińskiej zaszła zasadnicza przemiana przez te 8 lat, ale to tak jak ty mówisz, to jest też przemiana w samym społeczeństwie, znaczy no przecież dzisiaj w centralnym pracu... Kijowa, tam do dzisiaj są zdjęcia osób, które zarówno podczas tej rewolucji godności poniosły śmierć, jak i właśnie zdjęcia osób, które zginęły na wschodnim froncie. I ta pamięć, ona jest bardzo żywa do dzisiaj, i tam, gdzie na przykład w niektórych miastach mogliśmy obserwować jeszcze. Przed 2014 rokiem różnego rodzaju monumenty związane z Rosją, czy Związkiem Radzieckim, czy emblematy Sierpa i Młota. Teraz one są coraz częściej zastępowane, na przykład przez tych bojowników, czy przez obrazy, czy przez zdjęcia, właśnie osób, które poległy na, na froncie wschodnim, czy też na przykład mówi się o tej całej legendzie tzw. Tak cyborgów z Doniecka, tak. czyli osób, które broniły lotniska w Doniecku. Więc jakby to jest taka Jakaś mitotwórcza i państwotwórcza nowa rzecz, która na Ukrainie zaszła? Tak, chociażby właśnie obrona lotniska w Doniecku, tak zwani cyborgowie, którzy walczyli wówczas w obronie tego obiektu. To jest wydarzenie, które będzie miało charakter historyczny i chyba już, a jeśli jeszcze nie, to w niedługim czasie będą jednym z ważnych rozdziałów na stronach podręczników szkolnych na lekcjach historii. To jest również doświadczenie bezpośrednich starć z wojskami rosyjskimi. Wspominaliśmy o Mariupolu, który stał się takim bastionem właśnie obrony ukraińskiego państwa, ale to również te przykre doświadczenia wojenne, jako chociażby Iłowajsk czy Debalcewe, w których zginęło kilkaset osób właśnie za sprawą ataku wojsk rosyjskich. To jest zresztą, wydaje mi się, element, który jest niedoceniany na Kremlu. To jeśli znów odniesiemy się do tego wątku mispercepcji tego, co dzieje, co, co dzieje się na Dnieprem, w jaki sposób Kreml nie dostrzega, nie docenia tych zjawisk społecznych, które mają miejsce w Ukrainie, to znaczy skala ofiar poniesionych właśnie, z, zwłaszcza w Wiłowajsku i Debalcewe, gdzie mieliśmy do czynienia ze śmiercią osób, które, miały, które przechodziły przez tak zwany Korytarz humanitarny, to znaczy w ramach porozumienia pomiędzy obiema stronami, ukraińscy żołnierze mieli otrzymać możliwość bezpiecznego wycofania się z terenów objętych działaniami wojennymi, natomiast zostały oszukane i bezbronne zostały no, rozstrzelane właśnie w, we wrześniu 2014 roku, co jest takim, wydaje mi się, punktem przełomowym dla samej ukraińskiej armii. To znaczy, że Rosjanie już nigdy, być może nie nigdy, to jest, to jest oczywiście za daleko posunięte sformułowanie, natomiast nie są braćmi dla Ukraińców. Znaczy, to była ta linia, ta czerwona linia, która została przekroczona. Ostrzał bezbronnych ludzi, i w takiej, w takiej skali, w takiej formie. No to jest pewne, pewne wydarzenie, które rzeczywiście zostawia ślad w psychice, i ono pozostawiło ślad nie tylko wśród żołnierzy ukraińskich, ale również w społeczeństwie jako coś niedopuszczalnego, barbarzyńskiego, czego się nie wybacza. I to jest ten, ten moment nefralgiczny, który wydaje mi się Ukraińcy. To jest ten dramatyczny moment, który dla Ukraińców jest pewną bardzo bolesną nauczką i który jest niedoceniany na Kremlu z tego powodu, że oni nie doceniają, jak, jak dużym przeżyciem i jak dużym dramatem były te wydarzenia. I w związku z tym oni wciąż wiedzą, i to właśnie ta, ten artykuł Władimira Putina, którym przekonuje, że, że my jesteśmy, my w sensie Ukraińcy i Rosjanie, są, są bratnimi narodami, to jest właśnie niedostrzeganie tych. Tych zjawisk, tych interpretacji obecnych w ukraińskim społeczeństwie. Jest, to jest coś, co, co jest znamienne i wydaje mi się, będzie skutkować bardzo negatywnie na to, w jaki sposób Rosjanie będą dalej prokurować całe to, całe to wydarzenie. Mispercepcja to jest zawsze droga ku negatywnym zakończeniom swojej historii. Zresztą tu należałoby się pochylić, czy, czy to jest wina tego, że że federacja, że elita polityczna na Kremlu, która rządzi już przecież... Ponad dwie dekady pozostaje w jakimś takim hermetycznym, zamkniętym układzie, gdzie te informacje po prostu nie dochodzą. Czy też jest to wina po prostu jakiejś formy pozostałości dziedzictwa sowieckiego przekazywania informacji, która charakteryzowała się tym, że ci niżsi urzędnicy, starając się udobruchać tych wyższych, zawsze przekazywali nieco podbarwione, podrasowane wiadomości, które miały w bardziej pozytywnym Sposób przedstawiać rzeczywistość. Tym samym nieco, nieco ją zniekształcając, a idąc po kolejnych szczeblach tej wierchuszki władzy, to już ta, na, na samym końcu tego łańcucha ten, który był już końcowym odbiorcą tych wiadomości, dostawał całkowicie bajkowy obraz. W związku z tym należałoby się zastanowić, czy tutaj nie ma jakiegoś systemowego problemu w, w percepcji rzeczywistości przez, przez elity na Kremlu. A wróćmy jeszcze na chwilę do tej bieżącej sytuacji. Ciekawi mnie, w jaki sposób ta reakcja. Zachodu, którą chyba sam Zachód uznaje za dosyć zdecydowaną wobec Rosji i zupełnie też inną niż na przykład w 2014 roku. Taką też znacznie bardziej, nie tylko stanowczą, ale wydaje mi się bardziej agresywną, ze strony na przykład szczególnie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, czyli. Tu mamy nie tylko ostrzeganie Rosji przed bardzo surowymi konsekwencjami. Mówi się tutaj o pakiecie bezprecedensowych sankcji, o niedopuszczeniu do uruchomienia gazociągu Nord Stream 2, o dozbrajaniu sojuszników NATO. Na Ukrainę płyną ciągle dostawy uzbrojenia, amunicji, broni i przeciwlotniczej, i przeciwpancernej. Czy to rzeczywiście jest tak dobrze, jak Zachód o sobie myśli, czy na Ukrainie ta percepcja jest trochę inna? To poparcie Zachodu, ono nie wzięło się znikąd i to też nie jest jak, jak gdyby dostrzegalne w, tylko w ostatnich dniach, tygodniach, w związku z tą eskalacją, którą obserwujemy na wschodzie ukraińskiego państwa. To był proces, i yy, przyglądając się bliżej temu, w jaki sposób Toczyły się rozmowy negocjacyjne odnośnie właśnie uregulowania konfliktu na wschodzie ukraińskiego państwa, to będziemy mogli dostrzec, w jaki sposób ta zmiana dotycząca samego postrzegania roli Rosji, ale i, i, i której konsekwencją jest właśnie to, co obserwujemy teraz, czyli pomoc, wsparcie nie tylko polityczne, ale również materialne w postaci broni śmiercionośnej już w końcu dostarczanej do Ukrainy, to jest właśnie efektem. Długotrwałego procesu. To nie wydarzyło się, tak jak stwierdziłem, w ciągu ostatnich kilku dni na skutek tych medialnych doniesień. I to też bym złożył na karb aktywności Włodymyra Zeleńskiego, jego starań dotyczących umiędzynarodowienia konfliktu na Donbasie. Włodymyr Zełęski doprowadził do szczytu formatu normandzkiego, który przez kilka lat się nie odbywał. Tak jak wcześniej wspomniałem, Włodymyr Zełęski naprawdę szczerze chciał i wierzył w możliwość uregulowania konfliktu na Donbasie. Zaprowadzenia pokoju, to było jego hasło wyborcze i to było jego, i wciąż pozostaje jego główną determinantą jego polityki wewnętrznej i międzynarodowej. I jego starania o umiędzynarodowienie tego konfliktu doprowadziły właśnie do tego miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj. Jeszcze, no, wydaje mi się, że jeszcze rok temu w wypowiedziach niemieckich, francuskich, ale również unijnych polityków dominowała takie, dominowały takie oto stwierdzenia przy każdej kolejnej eskalacji sytuacji, że obie strony powinny deeskalować. Sytuacja na, na Donbasie to były tak, takie jakby po... obie strony były odpowiedzialne tak, za eskalację. To były, to, był, to był stały element wszelkich komunikatów publikowanych przez przez Brukselę, przez Berlin, przez Paryż, wzywające obie strony do zawieszenia broni, do deeskalacji przy każdej jednorazowej sytuacji, w której w sposób bardziej niż, niż dostrzegalny dotychczas ginęły osoby, dochodziło do jakiegoś zaostrzenia sytuacji na wschodzie Ukrainy. Mniej więcej od od Roku. Mamy do czynienia już z bezpośrednim wskazywaniem Rosji jako nie tylko uczestnika konfliktu, ale również stronę odpowiedzialną za zaostrzanie sytuacji na Donbasie. To jest właśnie skutkiem starań Wołodymyra Zołęckiego o, o, o udział zarówno Niemiec i Francji w tym procesie negocjacyjnym, no, bardziej aktywny ich udział. Warto tu podkreślić, że przy każdej jednorazowej wizycie zachodniego polityka, Wołodymyr Zołęcki ma jeden stały punkt programu. On bierze za rękę danego przedstawiciela krajów, kraju zachodniego i wiezie go na linię rozgraniczenia do punktów kontrolnych położonych tam na wschodzie ukraińskiego państwa, pokazując mu skalę zniszczeń, skalę kryzysu gospodarczego, skalę kryzysu humanitarnego. Tam jest obowiązkowe spotkanie z lokalną społecznością, z wojskowymi, którzy przedstawiają politykom zachodnim, jak się sprawy mają właśnie tam na miejscu. To jest stały element każdej, niemal każdej wizyty zachodnich polityków na Ukrainie. Włodymyr Myrzyłański przykłada do tego bardzo dużą wagę, do tego, żeby przekonywać zachodnich polityków o skali, o, o sytuacji na, na wschodzie ukraińskiego państwa. I to, myślę, przynosi efekty właśnie w postaci tej obserwowanej przez nas, no bezprecedensowego, wydaje mi się, wsparcia dla ukraińskiego państwa, właśnie w postaci pomocy wojskowej, pomocy politycznej, bez wątpliwości wskazywania Federacji Rosyjskiej jako, jako uczestnika tej, tego kryzysu, który ma miejsce na, na wschodzie ukraińskiego państwa, bo dotychczas Federacja Rosyjska, myślę, że dość udanie prezentowała siebie jako nieuczestnika, mediatora, pośrednika pomiędzy rzekomymi niezależnymi przedstawicielami para państw, przedstawionymi przez rosyjskich polityków jako pospolite ruszenie, a właśnie władzami w Kijowie. No tak, tylko że ta dyplomacja, szczególnie ze strony na przykład Amerykanów, nazywa się takie określenie powstało jako dyplomacja megafonowa, to znaczy, że Chyba trzy czy cztery razy Amerykanie ustami albo Ministerstwa Obrony u siebie, albo sekretarza stanu, czy oficjali różnych właśnie z Departamentu Stanu mówili dokładnie o dniu i godzinie, w którym dojdzie do takiej inwazji na Ukrainę. No i tutaj chciałbym zacytować wypowiedź czy tekst Aleksandry Macoty z The Guardians, Ukrainki, która mieszka na stałe w Kijowie. I ona pisała o tym, że uważam, że to co się dzieje, za to odpowiada również część zagranicznych liderów, a nie tylko prezydent Putin. Biden rozpoczął z nim grę w grę ping-ponga, są teraz jak dwa szczekające psy, próbujące pokazać sobie nawzajem, kto jest lepszy, a my po pośrodku. Wsparcie partnerów zagranicznych jest dla Ukrainy bardzo ważne, ale w tej chwili ważne jest również, aby starannie dobierać słowa. Każdego Ukraińca dotykają wypowiedzi zagranicznych polityków o nieuniknionym rosyjskim ataku. Trudno zachować spokój, gdy dzisiaj teraz dziennie słyszy się o oświadczeniu nieuniknionej. Inwazji. To trochę wykracza poza moje kompetencje, w tym sensie, że trudno mi opisywać politykę amerykańską i cele, ja, ja jakie o, 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 przyświecają administracji amerykańskiej. Nie, nie o to mi chodzi, to, to, to nie mam problemu. Bardziej mi chodzi o to, czy jakby reakcja zwykłych Ukraińców mhm. z tej twojej podróży tam teraz, czy ty słyszałeś podobne głosy, czy one raczej były na przykład zadowolone z tego, w jaki sposób Zachód reagował, czy reaguje dalej na ten kryzys? Tak, tu dotykamy jeszcze, jednej, jeszcze jednego zjawiska dość charakterystycznego dla, dla ukraińskiego społeczeństwa, mianowicie tego, że, że właściwie do momentu, w którym ukraiński prezydent nie wystąpił w takim orędziu do ukraińskiego... Społeczeństwa, w którym starał się uspokoić nastroje, stwierdzając, że nie ma powodów do paniki, wszystko jest pod kontrolą. To prawdopodobieństwo napaści ze strony rosyjskiej on uznaje za jaką możliwe, ale niskie. I te właśnie próby uspokojenia ukraińskiego społeczeństwa one wywołały niepokój. Co jest skutkiem dość ciekawego zjawiska. Chociaż z naszego punktu ciekawego, chociaż ona jest dosyć destrukcyjna, jeśli chodzi o, o życie społeczno-polityczne na Ukrainie, mianowicie bardzo, niskiej, bardzo niskiego poczucia zaufania do instytucji państwowych na Ukrainie. Ukraińcy właściwie wyrażają dosyć dużą dozę takiego braku zaufania niewiary w, w zdolności ukraińskich władz do, do oceny do prawidłowej oceny sytuacji. To ma zastosowanie w szerokim spektrum życia społecznego na Ukrainie od, od kampanii szczepionkowej. To znaczy Ukraińcy dość sceptycznie odnosili się do, do konieczności wakcynacji, właśnie ze względu na to, że mieli wątpliwość, czy, czy te szczepionki są, Dobrej jakości, to znaczy, czy, czy ukraińskie władze nie oszukują ich i nie kupują gdzieś na bazarach trefnej jakości szczepionek i nie, nie implementują ich ukraińskim mieszkańcom? To jest właśnie ten taki poziom pewnego braku zaufania, braku wiary w, w instytucje państwowe. To również ma odniesienie w, w stosunku do do zdolności ukraińskich władz do kontrolowania sytuacji na, na Donbasie i, możli i kompetencjach tych władz do ewentualnego reagowania na, 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 na sytuację zagrożenia, do niebezpieczeństwa i, i inwazji rosyjskiej. I, I tak jak wspomniałem, to był ten moment, w którym Ukraińcy zaczęli się zastanawiać, czy rzeczywiście nie jest coś na rzeczy. Skoro ukraiński prezydent nawołuje nas do, do spokoju, to to jest właśnie powód do niepokoju. I, i to był ten moment, w którym, w którym Ukraińcy zaczęli się na poważnie zastanawiać, czy prawdopodobieństwo nie jest rzeczywiście wyższe niż, niż, oni, niż oni by oczekiwali. W związku z tym te wsparcie zachodu, informacje dotyczące napaści, one były przyjmowane na Ukrainie jako wsparcie, jako pomoc niesiona właśnie tym być może nie do końca kompetentnym władzom w Kijowie, które nie są w stanie do końca rozeznać się w sytuacji. I ta pomoc, zwłaszcza pomoc wojskowa, te samoloty, które lądowały na, na lotnisku w Kijowie z kolejnymi partiami pomocy wojskowej ze Stanów Zjednoczonych, ale również z Polski, z krajów bałtyckich, one miały rzeczywiście duże znaczenie w percepcji ukraińskiego społeczeństwa i były bardzo doceniane ze strony właśnie obywateli Ukrainy. To rzeczywiście przyniosło pewien efekt w taki, w taki oto sposób, że przekonywały o wsparciu Zachodu. I miały, miały swoje odniesienie również w takich poglądach, w rosnącej skali poglądów prounijnych, prozachodnich, poparcia właśnie ze strony, ze strony zachodu. Miało to odniesienie właśnie również w takim aspekcie sympatii do, do, do krajów i do, do mieszkańców Europy Zachodniej. Na koniec chciałbym zapytać. Myślę, że o, o taką znienawidzoną kwestię, jeśli chodzi o analityków, czyli o przewidywanie przyszłości, bo jest to zasadniczy z problem. Mówi się, przynajmniej w mediach, o tych takich głównych trzech możliwych scenariuszach rosyjskiej agresji na Ukrainę. Pierwszy z nich miałby się ograniczyć tylko do tych terenów wschodnich, na których i tak trwają walki z separatystami od ośmiu lat, i tutaj miałaby się ograniczyć ta agresja rosyjska. Drugi, poważniejszy, mówi o zajęciu o próbie zajęcia terenów Ukrainy aż do linii Dniepru, no i trzeci, czyli ten najpoważniejszy, mówi o pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, którego celem politycznym byłoby obalenie rządu w Kijowie. Mówi się też o próbie instalacji marionetkowego rządu przez Rosję i w ten sposób rzeczywiście zmuszenia zmiany politycznego kursu Ukrainy. Który z tych scenariuszy chyba że jest jeszcze inny. Uważasz za najbardziej prawdopodobne na chwilę obecną. W, no, właściwie to odpowiedź na to pytanie padło podczas spotkania Siergieja Ławrowa z Władimirem Putinem w poniedziałek, kiedy to w takim blasku fleszy w oprawie medialnej obaj panowie uznali, że jest jeszcze szansa na pokojowe rozwiązanie kwestii dotyczących bezpiecz konstrukcji bezpieczeństwa w Europie. Tutaj obaj panowie dali sobie taką możliwość jeszcze ponownego Udania się do stołu negocjacyjnego i, i, i próby negocjowania z Europą kwestii związanych z rosyjskimi żądaniami, to jest dotyczącymi nieroz, nierozszerzenia NATO, kwestii związanych z zablokowaniem współpracy wojskowej Ukrainy z państwami natowskimi. To mam wrażenie, że. Ale tu padło twarde nie ze strony Zachodu, przynajmniej na razie. Bo. To jest stały element, również powtarzany wielokrotnie przez ekspertów, publicystów, osoby zajmujących się polityką Federacji Rosyjskiej, że Putin pójdzie tak daleko, jak Zachód mu na to pozwoli. Ponieważ nie pozwolił u nas zbyt wiele w, tej, w tym rozdaniu, żądania rosyjskie odnośnie i współpracy z NATO, i ewentualnej konstrukcji bezpieczeństwa, wspólnej konstrukcji bezpieczeństwa pomiędzy Zachodem i Rosją również nie zostało zaspokojone. Władimir Putin nie został usatysfakcjonowany Odpowiedział zachodnich polityków, w tym przede wszystkim Waszyngtonu, to cały pomysł spalił na panewce. W związku z tym, to co ewentualnie udało się teraz Moskwie uzyskać, to po pierwsze Zachowanie twarzy przez Władimira Putina, no bo eskalował, eskalował. Miała być wojna w środę, nic się nie wydarzyło. Więc Władimir Putin, taką właśnie tą sugestią, że on łaskawie powróci do stołu negocjacyjnego, że został ewentualnie przekonany do tego, że, że może jeszcze. Usiąść i porozmawiać. To jest tak prezentowanie siebie, właśnie w formie takiego, takiej osoby, która pozwala innym rozmawiać ze sobą. To jest ten sposób wyjścia z twarzą z tej, z tej całej sytuacji. A druga rzecz to jest kwestia związana z, z aktywizacją procesu negocjacyjnego dotyczącego Donbasu, które mam wrażenie, było od początku tą stawką, o którą cała gra się toczyła, to znaczy, to wywindowanie tych kwestii związanych z konstrukcją globalnego bezpieczeństwa, współpracy z NATO. Celem tej, tej, tej wysokiej stawki było to, żeby móc z czegoś zrezygnować i, i usiąść do stołu i rozmawiać o tej kwestii, która jest naprawdę istotna, a istotne jest dla Rosji sposób rozwiązania konfliktu na Donbasie. W taki sposób, ażeby Donbas został znów zaimplementowany do ukraińskiego państwa na warunkach rosyjskich, to znaczy z głęboką autonomią, z wpisaniem warunków tej autonomii do konstytucji ukraińskiej, do nadania odpowiednich praw prorosyjskim władzom na, na Donbasie, które jako część Ukrainy będzie. Skutecznie blokować jakiekolwiek dążenia ukraińskiego państwa do integracji z zachodnimi strukturami integracyjnymi, przede wszystkim z Unią Europejską i NATO. I to był właściwie cel całej tej konstrukcji eskalacji napięcia po to, żeby przestraszyć Zachód możliwością wojny w ten sposób wywołać presję ze strony polityków zachodnich na Wołodymyra Zołyńskiego, żeby zgodził się na pewne ustępstwa właśnie na, na rzecz deeskalacji i zablokowania możliwości wybuchu wojny na ogromną skalę i w ten sposób zmuszenie Wołodymyra Zołyńskiego do tego, żeby zgodził się na warunki rosyjskie. I w tym momencie właśnie toczą się negocjacje odnośnie warunków rozwiązania konfliktu na Donbasie. Tego dotyczyła rozmowa Olafa Scholza, czyli nowego kanclerza Niemiec z Władimirem Putinem we wtorek. No i w środę yy, wojna nie wybuchła. Także widzą Państwo, że sytuacja jest bardzo dynamiczna i bardzo napięta. To, o czym zresztą Krzysztof przed chwilą powiedział, to są tak zwane porozumienia mińskie. Coś, co się regularnie pojawia w przestrzeni medialnej, ale wydaje mi się, że bardzo rzadko jest tłumaczone, bo problemem tych porozumień, które zostały podpisane w 2014 i 2015 roku, jest to, że ich zapisy są bardzo ogólne i obłe i pozostawiają bardzo szerokie pole do interpretacji. I to, o czym Krzysztof mówił, to właśnie jest interpretacja rosyjska i de facto prowadziłoby to do tego, że legalizacja tych obu republik i włączenie ich w organizm prawny Ukrainy. Przy równoczesnym zachowaniu ich nad nimi kontroli przez Rosję prowadziłoby do, do stałej i zalegalizowanej kontroli Rosji nad polityką wewnętrzną Ukrainy. Taki jest cel Federacji Rosyjskiej w ramach toczącego się procesu negocjacyjnego. Donbas ma pełnić rolę takiej kotwicy, która ma skutecznie unieruchomić jakiekolwiek kroki podejmowane przez Kijów właśnie w kierunku integracji z Zachodem. Temu służy proces izolacji. Obserwowany obecnie proces izolacji Donbasu, tej okupowanej części Donbasu od pozostałej części ukraińskiego państwa. Myślę, że warto to podkreślić, że na Donbasie panuje całkowita izolacja informacyjna, polityczna, kulturowa. Związana właśnie gospodarcza, związana właśnie z tym, że ten obszar jest całkowicie wyobcowany od pozostałej części ukraińskiego państwa. W sferze informacyjnej żadna stacja telewizyjna, kanały, stacje radiowe nie ma możliwości ich odbioru na terenach okupacyjnych. Dokonywana jest tam całkowita nowa narracja ideologiczna przekonywująca mieszkańców tego, tego terytorium o tym, że Donbas jest oddzielną, odrębną częścią, częścią ukraińskiego państwa blisko związaną z Federacją Rosyjską i to wyizolowanie, wyobcowanie donbaskiego społeczeństwa od pozostałej części ukraińskiego państwa ma za zadanie stworzyć taką oto sytuację, że po ewentualnym powrocie tego regionu w łono ukraińskiego państwa te dwa elementy będą do siebie kompletnie nieprzystające. Będą ze sobą skłócone i w ten sposób ukraińskie społeczeństwo będzie łatwe do manipulowania, skłócone, scena polityczna będzie całkowicie zdestabilizowana właśnie za sprawą... Toczącego się konfliktu pomiędzy obiema stronami, które będą w stałym konflikcie ze sobą odnośnie kwestii historycznych, kwestii informacyjnych, politycznych, społecznych. Celem właśnie Rosji jest stworzenie z ukraińskiego państwa takiego stałego, zdestabilizowanego regionu po to, żeby w przyszłości pokazać krajom zachodnim, wskazać kijów palcem i stwierdzić, że to mówiliśmy wam, że to jest państwo sezonowe, niezdolne do. Do własnego suwerennego trwania, do własnej egzystencji. W związku z tym konieczne jest stworzenie jakiegoś parasolu bezpieczeństwa jakiegoś kordonu, który umożliwiłby w końcu zaprowadzenie tam pokoju, stabilności. I w, tym, w tej narracji Kreml wyjdzie cały na biało jako ten, który ratuje spokój i stabilność w tej części świata. I taki jest cel, taka jest, oto toczy się gra, taka jest wizja, Końcowe uregulowania konfliktu na Donbasie w głowach rosyjskich decydentów. Miejmy nadzieję, że tego celu nie uda się zrealizować. My na pewno będziemy bacznie obserwować całą tę sytuację, jak zresztą od kilku ostatnich tygodni. Moim gościem był dzisiaj Krzysztof Niczypor, starszy analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję. Dziękuję, kłaniam się.